Cześć, z tej strony Vanquish i witam was w pierwszym... No kur... Boże... Cześć, z tej strony Vanquish i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Techniczny. Kto jest dzisiaj ze mną na serwerze? Tutaj na dole taki mały ruszający się owsik. Hej, Wesper. I na balkonie... Siema! And last. Cześć. Okej, okay, co w dzisiejszym odcinku? What? Bo on chyba dzisiaj nie kontaktuje. Po pierwsze musimy pokazać zmiany, jakie dokonały się. Od poprzedniego odcinka minęło chyba 2 tygodnie od naszego poprzedniego nagrania. No i tak, zmienił się mój domek. A dlaczego? No, jak zacząłem projektować system logistyczny w mojej piwnicy, to okazało się, że byłoby to niewykonalne i nie wiadomo, jak bardzo kompaktowy musiałby być, żeby cokolwiek tam wykonać. No i pierwsze piętro na razie nie zagospodarowane. Poziom minus 1. To jest magazyn. Przeniosłem wszystkie rzeczy. Skrzynki dostały upgrade'y z żelaznych na silverowe, o ile dobrze pamiętam. Poziom minus 2. Tu będą znajdowały się wszystkie systemy przepalające nasze itemy i tam przetwarzające, czyli kompresory, ekstraktory, piece itd. itp. I wszystko jasne. Mały balkonik zapowiadający poziom minus 3. Na poziomie minus 3. W tym miejscu dokładnie nie wiem, co się jeszcze będzie znajdowało. Ale tak, na pewno będzie fajnie. Tutaj mamy zbiornik lawy. Tak, wielki zbiornik lawy na 2000 wiaderek. Na odcinku zaczniemy go tankować. Dlaczego? Bo naszym głównym paliwem będzie lawa. I lawę będziemy wykorzystywać i do energii buildcraftowej, i do energii industrialcrafta. Nasze pomieszczenie z tak zwanymi serwerami z Red Powera trochę się zmieniło. Wiatraki są bezpośrednio podłączone do tego systemu. Bawiłem się z transformatorami, jednak coś nie wychodziło z napięciem. Tak więc oba wiatraki są przypięte bezpośrednio do baterii boxa i poprowadzone do głównego magazynu tej energii. No i na razie ta energia wykorzystywana jest do laserów z Buildcrafta, tak? Tak. Tak? Tak, no tak, tak. I za ich pomocą wykonywałem w sumie z Gerardem przez ten czas chipsety do naszego systemu logistycznego, bo te silniczki miały małą wydajność i udało nam się na razie tyle zrobić. 4 gatey, 25 pulsating chipsetów, 12 diamentowych, 20 złotych, 15 żelaznych i 15 zwykłych. Co jest w assembly table? Jeszcze gate, ale nie pora o tym mówić. Pierwsze, co trzeba zrobić, aha, jeszcze tutaj małe pomieszczonko na naszą chemię. Tak, chemia z poziomu minus 1 wylądowała na minus 3. Stwierdziłem, że tu będzie najlepiej, no po prostu, no wiadomo, jak będziemy przechowywać radioaktywne pierwiastki, to lepiej z dala od wszelkiego tam, kurczę, naszego łóżeczka. Nie lepiej podrzucić w to bardzo, bardzo, bardzo nisko na jakiś poziom koło bedrocka. To reaktor atomowy. Żeby było bezpieczniej. No i teraz zacznijmy tankować nasz zbiornik lawą z netheru. Ustawmy częstotliwości. I wypompujmy całą lawę z netheru. Netheru. Senony, senodresai. Okej. Zaczynamy tankowanie. Zobaczcie, jak to pięknie leci. Jak to pięknie leci, tylko że trzeba zebrać 2 miliony. Oj tam. 2 miliony energii. Ogólnie to ja nie wiem, gdzie się podziało moje całe inwentory. To z dwoma wiaderkami, z dwoma kawałkami. Ja nic biega. Nie robiłem. Jestem niewinny. Nie wiem dlaczego. Odłóżmy co nie nasze. Ja niczego przecież pustkę nie wyrzucałem, prawda? No chyba nie. Odłożę te wiaderka. Splash 5. Potion. Au. O, dobra. Co pierwsze muszę wykonać? Kurczę. Trochę tego jest i na pewno to na jednym odcinku się nie zakończy. Zacznijmy od podstaw, czyli od wykonania
Basic Logistic Pipe'ów. Basic Logistic Pipe'y... Wait for me. Gdzie on znowu polat? Basic Logistic Pipe'y wykonujemy z diamentowych rur. Tak, wykonujemy z diamentowych rur. Diamentów trochę przez ten czas nakopałem. Mam ich chyba 58, nie? Już 62, fajnie. Zabierzmy, może wykonajmy troszeczkę tych rurek. Jeszcze na zapas, tak? Tu nie ma crafting table. O, jakiś w skrzynce się znalazł. Stwórzmy tyle, ile się da. 24 diamentowe rury. Ok. Teraz, żeby z diamentowych rur zrobić rury logistyczne, co nam będzie potrzebne? Basic Logistic Pipe. Basic Logistic Pipe wykonujemy ze szkła, z rury diamentowej, ze złotych chipsetów lub dzirów. Zobaczymy, ile nam wyjdzie. I z redstone torczy. Redstone torcze sobie już wykonamy. Weźmy na zapas. Tego nigdy za wiele. Redstone. Okej. Okay. Ja będziemy mieć 40 pochodni czerwonych. Tak, czerwonych, redstone'owych. Gold Jiry. Gold Jiry na razie nie. Gold chipsety, hop na dół. Ile nam się zebrało? No nie mówcie, że się lawa w netherze skończyła. To byłby problem. Ja chyba Widgerarda dzisiaj... Dzisiaj normalnie kopa dostanie. Co tam się znowu stało w tym netherze? Nie wiem, ale nie masz pomarańczowych kwiatków. No i dobrze. Ja się nie będę kwiatkami martwił, jak tu ważniejsze rzeczy są. Aha, ja chyba podejrzewam, dlaczego nie ma w netherze. Czyli lawa w netherze jest, tylko po tych problemach z tą aurą tą craftową nikt nie odwiedził netheru i tam najprawdopodobniej nie załadował się chunk jeszcze. To skoczymy szybko. Bum, 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 tu. Nie, nether blazy, nether pompa lawa. Okej. Kuś, czekaj. Pigmeny. I pompa lawy. No ej, tu nie pompuje się nic. Czy on Nie. O, zaczęło się pompować. No tak, już widzicie. Lawy powoli zaczyna ubywać. A to dlaczego? A to dlatego, że Bidgerald już sobie zamontował taki zbiorniczek. I w tym jego zbiorniczku również mieści się 2 miliony lawy. Tak. Ale okej, pompa zaczęła pracować. Możemy wrócić do domu. I ścineczki, jak zwykle. Przebij się przez ten obszar. Nie wiem, co tam jest. Coś się z mapą gliczuje. Vanquish, wracamy do domu. I na dół, na dół, na dół, na dół. Basic Logistic Pipe'ów zrobimy tyle, ile tych diamentowych rur. Na pewno nam tyle nie wystarczy tych chipsetów złotych. Okej, okay, lawa się pompuje, wszystko okej. Okay. Zabierzmy złote chipsety, 20, czyli wykonamy tylko 10. Ile tego złota mam? Bo najprawdopodobniej później wykonam jeszcze z gold dziru. Biegiem do góry. Wszystko mam. Szkło jeszcze sobie dołożę. Okej. Okay. I rozkładamy naszą recepturę. Iron chipset, nie, gold chipsety i diamentowe rury. Ile mamy basic logistic pipe'ów? O kurcze, ty, ich się więcej wykonało. Bardzo mnie to cieszy. Mamy stack i 16. Masz tu jedzonka? Mam. Mi się przydało, bo ostatniej wycieczce do netheru straciłem wszystko, co mogłem. No, właśnie. Z 8 piecami. Z 8 marchew. No i co zrobiłeś? I co zrobiłeś? Napraw to teraz. Au. Dobrali się. Ktoś coś chrupie. Moją trójpolówkę tutaj próbuję niszczyć. Okej. Okay. Mamy basic logistic pipe'y. Co jest potrzebne nam dalej? Co jest junction? Tak. Potrzebne nam jazz, będzie... Nie? Logistic power junction. Żeby wykonać logistic power junction, potrzebny nam będzie... Gold Gear, Basic Logistic Pipe, Redstone i żelazo.
Okej, okay, czyli widzę, że żelaza tutaj posypie się i to ostro. Ale ja nie mam tych już gold chipsetów. Wykonamy to za pomocą gold gira. Tworzymy gold, najpierw wooden gira, stone gira, iron gira i gold gira. I co jeszcze? Redstone. Bierzemy redstone'a, gold gear i nie pamiętam recepturki, jak ona wyglądała. Ach tak, okej. Okay. No, potrzebny nam będzie basic. A basic'i mam przy sobie. Jeszcze raz. Gold gear, iron, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Basic logistic pipe, redstone. I mamy logistic power junction. Po co nam to? Jest to item potrzebny do ładowania, czyli do zasilania naszego systemu logistycznego. Bez niego nic nie zadziała. Widzę, że jeszcze mi się kilof przyda. Tak zwany kilof. Co tak, mamy basic logistic pipe, mamy logistic power junction, ale to nie wszystko. Na pewno będą nam potrzebne rury typu MK2. Logistic chassis MK2. Jak je wykonać? Nie sądzę, żeby MK3 były nam potrzebne, więc tworzymy MK2. MK2 to... może tak od tyłka strony zaczynam. Potrzebna nam będzie na pewno jedna Remote Orderer Logistic Pipe. Remote Orderer Logistic Pipe wykonujemy z Basic Logistic Pipe'a i Ender Perły. Mam jedną Ender Perłę i tworzymy jeden Basic Logistic Pipe i Ender Perła. Mamy Remote Orderer Logistic Pipe. Podpinamy ją teraz do naszego Ender Chesta. Tylko teraz muszę plecak in, plecak out. Czyli tu wyrzucam, czyli tu wrzucam, czyli do czarno-białej. Czyli tu podpinamy naszą rurkę. Remote Orderer. A stąd będziemy wyciągać itemki. Czemu tutaj masz taką tęczową? Tęczowy dywanik. Co nam będzie więcej potrzebne? Czemu? Request provider, crafting, satellite, supplier, builder, logistic chassis MK2. Tak. Albo z żelaza, albo z redstone chipsetów. Ile mamy redstone chipsetów? 15. 15 na 3, wykonamy 5 tylko takich rurek. Trochę mało, ale nie po to mamy tyle żelaza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Logistic chassis MK2. Dlaczego? Co tu robi Dirt? Podepnijmy je na razie do pierwszych 5 skrzynek. One będą odpowiedzialne za sorting itemów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Stwórzmy ich jeszcze... Kurczę, ile? Mamy 9. To stwórzmy jeszcze 9, tylko musimy zabrać żelazo. To będzie droga recepturka. Ale wymaga... Modyfikacje techniczne wymagają od nas poświęcenia. Nie ma niczego za darmo. Logistic chassis MK2. Mamy jeszcze 9, podepnijmy je. Pyk, 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 pyk. Aha, jednej nam zabrakło. Okej, okay, to nie problem. Mając logistic chassis MK2, wykonam jeszcze logistic, bo ekstraktor pipe'a nie ma. Wykonam w takim razie logistic chassis MK1. MK1 to basic logistic pipe i 3 redstone chipsety. Raz, dwa, trzy. To jesteśmy w stanie wykonać. Basic logistic pipe i 3 redstone chipsety. A co wy tacy cicho jesteście? Nie zastanawiam. Swoimi zadaniami się zajmuję. Ale nie mówcie proszę razem, bo kurczę, jednego ani drugiego później nie słychać. Ja staram się notować. Aha,
No bo ty też coś takiego samego wykonasz, tak? No, tylko okay. Jest jeden problem. Jaki? Nie mam dość na materiałów. No to lecisz do kopalni. Czy tym młotkiem będę w stanie otwierać. I teraz tak, widzicie rurki MK2. Po kliknięciu ich wręczem, czy hamerem, czy... Wręczem... No, tak, Adam. Enblast, czy jak ci tam... Ja wiem. Tylko, że z różnych modyfikacji można otwierać. Otwieramy naszą MK1 i mamy jedno miejsce na taki specjalny itemik. Zaraz pokażę jaki. MK2 ma dwa miejsca wolne. Dlaczego ona jest przypięta do skrzyń? Przekonacie się pewnie zapewne za jakiś czas. W te miejsca musimy cisnąć tak zwane moduły. Tak, i my będziemy potrzebowali na pewno ekstraktor moduł. Ekstraktor moduł wykonujemy redstone, iron, gear albo chipset. I blank moduł. Blank moduł to kartki papieru, redstone i gold nugget. I teraz pytanie, czy będziemy mieli papier. Ale najprawdopodobniej jest. Trzcina cukrowa tu u nas rośnie. Boż. No co jest z tymi drzwiami? Pytanie, ile tych kartek wyjdzie. Na początek ważne, żeby chociaż były podstawy tego systemu sortującego, czy tam zamawiania itemów. A potem... Mała niespodzianka na koniec. Dla tych Państwa siedzących przed ekranem monitora oglądających ten film, jak i dla tych budujących swoje domki, naszych sąsiadów, moich sąsiadów. Najedzmy się, dobra, weźmy sobie pork chopa. Najedliśmy się i zróbmy blank moduły. Kartki papieru, to było tak? Nie, to było tak. Okej, 45 kartek papieru. Znów full redstone'a i gold nuggety. Mamy gold nugget i tworzymy... To było tak? To było tak, dobra. Ile nam się stworzy, tyle będzie. Blank moduł 5. Ale chyba... Chyba jeszcze jestem w stanie, tylko... No, shit. Siedem modułów. Na początek najprawdopodobniej wystarczy. Teraz tak. Do tej skrzynki będą wpadały itemy i będą one wyciągane do naszych skrzynek i później tam sortowane. Jaki moduł jest potrzebny, żeby wyciągał nam item ze skrzynki? A mianowicie ekstraktor moduł. Ekstraktor moduł wykonujemy w następujący sposób. Lapis, iron gear i blank moduł. Teraz pytanie, czy mamy iron chipsety? Już nie mamy, czyli musimy wykonać iron geary. Iron geary to żelazo, to drewno i to cobblestone. I gdzie ja mam cobblestone? Tu mam cobblestone, dobra. Stwórzmy tego już na zapas, bo na pewno nam się przyda. Czyli powiedzmy po 12. Nie, nie umiem liczyć. Umiem liczyć. Mam więcej kobli. A w szkole to co się robiło? Iron Jiry. Okej. I teraz lapis lazuli. Lapis lazuli 64. Redstone mamy. I teraz recepturka na ekstraktor moduł. Lapis. Jeden będzie nam potrzebny ekstraktor moduł? Tak, jeden będzie nam potrzebny. Blank moduł, iron gear i redstone na 3. Mamy ekstraktor moduł. Teraz on będzie nam wyciągał itemy dosyć wolno i najprawdopodobniej chyba pojedynczo po itemie.